Rower wyserwisowany po letnim sezonie. Wszystko, korba, stery, przerzutki, wszystko wyczyściłem. Czasem jak jadę, to się oglądam za innymi rowerami. Czy fajny sprzęt, czy ładny. Różne rzeczy zajmują nasze spojrzenia, różne rzeczy nas przyciągają. Dzisiaj Jezus patrzy na ludzi. Patrzy na ludzi. Świetne to jest. Jezus spoglądał na uczniów i powiedział. Jezus spojrzał na swoich apostołów i powiedział. A kiedy przybiegł do Jezusa ten młody gość, który się pytał, co ma zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne, Jezus spojrzał na niego z miłością. Spojrzał na niego z miłością. Czemu tak? Dlatego, że jak Jezus kogoś powołuje, to nie daje mu wytyczne do zrobienia, co ten człowiek najpierw wyliczył. Wszystko przestrzegałem od mojej młodości. To nie dlatego Jezus spojrzał na niego z miłością, że o, przestrzegałeś przykazań, więc teraz popatrzę na ciebie z miłością, a na tych innych to nie. Jezus spojrzał na niego z miłością, bo tak zaczyna się powołanie. Jezus spogląda na ludzi z miłością i w tej miłości, w jego spojrzeniu pełnym miłości, możemy się odnaleźć. Możemy też oczywiście zastanawiać się, co przyciąga moje oczy. Niektórzy nawet apostołowie mówią, że niektóre grzechy idą do środka przez oczy, przez spojrzenie. Warto się zastanawiać, cenić swoje spojrzenie i zastanawiać się też, czy nie ma jakichś rzeczy, które mi przesłaniają Jezusa. Które mi przesłaniają Jezusa. Co jest moim bogactwem, którego nie umiem zostawić? Które jak ostatnia twierdza się trzyma i nie umiałbym tego puścić, żeby pójść za Jezusem. Dzisiaj jest Ewangelia radości, czyli Bóg w radości spogląda na ciebie z miłością.